Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 6 lipiec 2020 rok. Teraz będę zwracał. Teraz będę zwracał ramki. Proszę Państwa. Tuła. Rodzinie przelej po jadobraniu. Jak Państwo widzicie, pszczół jest mnóstwo. Piękna, czarna pszczoła. A stymulu nie ma dużo. Mam lepsze rodziny. Ale niestety, proszę Państwa, krótka komórka, którą eksperymentuję w mojej pasiece w tym sezonie, ma patogenny wpływ na rozwój warozy. Wróciłem na YouTube nagranie. U mnie waroza się nie rozwija, tylko dożywa do starości. Proszę sobie go obejrzeć. To daje naprawdę niezłe efekty. Ja jak pszczoły prowadzę, proszę Państwa, ponad 30 lat, to nigdy tak mocnych rodzin nie miałem. Zważmy na to, że w tej chwili, proszę Państwa, rodziny pszczele są w polu rozleciane, a mimo to w ogóle jest mnóstwo pszczół. I proponuję się zaznajomić z moimi materiałami. U mnie waroza się nie rozmnaża, tylko dożywa do starości. Co powoduje krótka komórka w życiu warozy. Że krótka komórka. Krótka komórka niestety ogranicza rozwój warozy. Tak jak zatytułowałem wcześniejsze nagranie, że waroza przy krótkiej komórce się nie rozwija, tylko dożywa do starości. Coś w tym jest, bo rodziny mam bardzo silne. Ta rodzina, proszę Państwa, miała około niecałe 3 ramki pszczół na wiosnę. Nawet pierwszego miodu od niej nie wziąłem, bo się nie rozwinęła na czas. Krótką komórkę dopiero zastosowałem gdzieś 2 maja w tej rodzinie. Moment, z choroby wirusowej wyszła i doszła do bardzo dużej siły. A tak się ona biedna, tak się biedule prezentują na wylotku. Bardzo mały wylotek, w ogóle nie wylegają. W ogóle ta rodzina niczym nie leczona, nawet na wiosnę nie miała czerwiu wycinanego pierwszego. Na pewno Was ciekawi, czy ja tą rodzinę będę leczył, czy nie. No niestety, proszę Państwa, diagnoza z tą rodziną ustalę dopiero, co będę robił po wykarmieniu na zimę. Jeśli pszczoły będą w ulu, to znaczy, że jest w porządku. Rodzina się rozwija, nie ma dużej ilości warozy. Przed zimą jedną tabletkę jej spalę profilaktycznie, amitrazy, aby tą warozę przywleczoną dobić. A tym ujęciem, tym optymistycznym akcentem będę kończył to nagranie, że warozę można kończyć bez chemii, tylko odpowiednią techniką pszczelarzenia.
Żegnam się z Państwem serdecznie.